rowerkach jeżdżę praktycznie od początku podstawówki. Na początku była to taka jazda po prostu rekreacyjna, zabawa z koleżankami, z kolegami na rolkach. Dzięki temu właśnie złapałam takich podstaw, czułam się pewnie. A kiedy poszłam do gimnazjum, nie nauczyłam się pierwszych podstawowych trików i na początku w ogóle nie spodziewałam się, że to może być takie interesujące, że to może naprawdę zmienić moje życie. Pierwsze zawody, z tego co pamiętam, odbywały się w Warszawie. Były to zawody międzynarodowe, właśnie na których było bardzo dużo uczestników z zagranicy. No i właśnie wtedy zaczęła się taka motywacja jeszcze do cięższych treningów, do ciągłego rozwijania się. A później w 2011 roku pierwszy raz pojechałam na zawody międzynarodowe za granicą i był to Paryż. I tak naprawdę od tego momentu ta cała kariera moja zawodnicza się zaczęła. I już wtedy byłam bardzo zaskoczona, bo z tego co pamiętam, to zajęłam miejsce w top 10. Byłam nową zawodniczką, ludzie mnie jeszcze nie kojarzyli, nie rozpoznawali, ale z tego co pamiętam, to sędziowie nawet mówili, że słyszeli od zawodników, że już patrzą, że są ze mną w grupie, to już się obawiają. Ale no, to wtedy były naprawdę takie świetne zawody, kiedy pierwszy raz zobaczyłam, jak to wygląda wszystko, poznałam wielu ludzi. Między innymi wtedy właśnie zaczęła się moja przygoda z językiem angielskim. Także naprawdę wspominam te zawody bardzo, bardzo dobrze. Na początku mojej przygody z freestyle slalom skatingiem moje treningi potrafiły nawet trwać po 8 godzin, ale to tylko i wyłącznie ze względu na to, że bardzo, bardzo mnie wciągały i po prostu nie potrafiłam wcześniej wyjść z treningu. No i na początku były to takie podstawowe triki pojedyncze, które wykonywałam przez całą długość 20 kubeczków. No a z czasem i długość, i treningi zmieniły się. Teraz jeżdżę po 3-4 godziny i to mi w zupełności wystarcza. I jest to bardziej trening skupiony na tych konkurencjach, w których biorę udział, czyli na przykład Classic. Jest to układ około 2 minut, w którym pokazuję swoje umiejętności do wybranej przeze mnie muzyki. No i przygotowanie takiego układu to już wymaga zupełnie innych treningów, muszę myśleć, w którym momencie muzyki, jaki trik wykonam. Staram się, żeby każdy element mojego slalomu był zgrany z muzyką. Trudno jest o miejsce do treningów zimą, kiedy jest już zimnie, kiedy pada śnieg. Dlatego bardzo się cieszę, że mam możliwość treningów właśnie tutaj. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oferuje mi naprawdę doskonałe warunki do treningów, z czego naprawdę jestem bardzo wdzięczna i bardzo dziękuję. Kiedy zaczynałam, naprawdę nie myślałam w ogóle, że kiedykolwiek stanę na podium jakichkolwiek zawodów międzynarodowych. Udało mi się w 2010 roku dostać do teamu SEBA, dzięki czemu mam możliwość wyjazdów na różne zawody zagraniczne. Najbardziej cieszą mnie oczywiście wszystkie medale zdobyte na Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Polski, czy różne wyróżnienia i nagrody za cały sezon, za podsumowanie pojedynczych sezonów rolkowych. A takimi moimi planami na przyszłość bardzo bym chciała usłyszeć hymn narodowy na Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy, bo do tej pory stawałam na podium właśnie na takich zawodach, ale zazwyczaj to były miejsca drugie lub trzecie i zawsze jednak jeszcze troszkę do tego pierwszego miejsca brakuje. Także myślę, że teraz, kiedy mam już wyjątkowo świetne miejsce do treningów, uda mi się to zrealizować może w tym albo w przyszłym roku, żeby właśnie stanąć na pierwszym miejscu na Mistrzostwach Świata albo Mistrzostwach Europy.